Rodzina, przyjaciele, muzycy i władze państwowe pożegnały Wojciecha Kilara. Kompozytor spoczął na katowickim cmentarzu. Najbiedniejsi wcale nie dostaną więcej, a najbogatsi mogą stracić. Minister pracy proponuje zmiany w zasadach waloryzacji rent i emerytur. Posłowie Solidarnej Polski zaniepokojeni wpływem ideologii gender na dzieci i młodzież zakładają parlamentarny zespół w tej sprawie. Sobota, 4 stycznia, Piotr Wąż. Dobry wieczór, zapraszam na główne wydanie wiadomości. Przy dźwiękach orkiestry z udziałem przedstawicieli najwyższych władz i w państwowym ceremoniale. Polacy pożegnali Wojciecha Kilara. Światowej sławy kompozytor spoczął na katowickim cmentarzu. Zmarł w zeszłą niedzielę po długiej chorobie nowotworowej. Miał 81 lat. Kompozytora żegnano przy dźwiękach jego własnych utworów w wykonaniu kilku orkiestr i góralskiej kapeli, zaś obecni podkreślali wagę twórczości Kilara dla polskiej kultury. Był światłem ze Śląska. Mówił tak o nim w homilii metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Był Wojciech pytany o to, jak chciałby być zapamiętany po swojej śmierci. Odpowiedział: jako dobry człowiek, ktoś, kto wniósł odrobinę nadziei, odrobinę radości, a może nawet odrobinę wiary w życie świata. Mistrzu Wojciechu, twoje pragnienie się spełniło. Jesteś tak zapamiętany i tak będziesz pamiętany. Wojciech Kilar to nasza polska perła w koronie muzyki światowej. To coś absolutnie nadzwyczajnego. I myślę nie tylko o muzyce, myślę nie tylko o działalności, ale myślę o byciu człowiekiem, o patriotyzmie, o wysokich wartościach, o umiejętności współpracy z tak wieloma rozmaitymi twórcami. Pogrzeb kompozytora miał niezwykle bogatą oprawę muzyczną. Jego ekspresyjną muzykę wykonywało kilka orkiestr, m.in. Orkiestra Polskiego Radia i Filharmonii Śląskiej. Żegnała go także Orkiestra Wojskowa i Kapela Góralska. Rodzina i bliscy Wojciecha Kilara, muzycy i politycy podkreślali w przemówieniach wagę twórczości Wojciecha Kilara dla polskiej i światowej kultury oraz jego przywiązanie do Śląska. Wskazywano też jego niezwykłą skromność, religijność i patriotyzm, a przemówienia te zebrani w katedrze przyjmowali brawami. Zarówno katowicka katedra, jak też cmentarz były wypełnione po brzegi. Wojciech Kilar został pochowany obok swojej żony w rodzinnym grobie na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza. Tam także pochowany jest inny wybitny kompozytor związany z regionem, Henryk Mikołaj Górecki. W Katowicach pojawił się już pomysł uczczenia obu tych artystów dedykowanym im festiwalem. I przechodzimy do kolejnego tematu. Minister pracy chce zmienić sposób rent, waloryzacji rent i emerytur. Chodzi o to, by w nowym roku najbiedniejsi dostawali więcej pieniędzy. Tak tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Można jednak wątpić, czy podwyżka ta ucieszy miliony emerytów, bo jak wyliczyli ekonomiści, ci najubożsi dostaną około 10 zł więcej. Jak podwyższyć wypłaty świadczeń emerytalnych, by w kasie państwa zostało więcej pieniędzy? O tym Radosław Jankiewicz. Za 2 miesiące 9 milionów emerytów i rencistów dostanie podwyżki. Zgodnie z dziś obowiązującymi zasadami, emerytury i renty zwiększają się co roku o wartość inflacji i 1/5 realnego wzrostu płac. A że ceny rosną wolno, a pensje stoją w miejscu, to ta waloryzacja będzie bardzo niska. Świadczenia wzrosną o 1,5%, co oznacza, że najniższa emerytura, która dziś wynosi około 800 zł, wzrośnie o 10 zł. Nie ma dzisiaj możliwości Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dodatkowych wielu miliardów na waloryzację rent i emerytur, dlatego trzeba poruszać się w obrębie tych możliwości, które są. No, ja uważam, że wsparcie osób, które mają dzisiaj najniższe świadczenia, jest ważne. Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz chce, by renty i emerytury rosły na dzisiejszych zasadach tylko w wypadku najbiedniejszych świadczeniobiorców.
Świadczenia bogatszych mają zwiększać się tylko o wskaźnik inflacji. Absolutnie dobra propozycja, przyjęta w dyskusji przez większość środowisk politycznych pozytywnie i mam nadzieję, że to nie będzie tylko na etapie, że tak powiem, uzgodnień i dyskusji, ale stanie się to powszechnie obowiązującym prawem. Warto by było przyczynić się do tego, żeby jednak ci najbiedniejsi emeryci mogli zyskiwać nieco więcej każdego roku, żeby spłaszczała się ta różnica, ale nie w ten sposób, że komuś się odbiera, tylko że tym najbiedniejszym się trochę więcej dodaje. Na razie, poza ogólnymi zapowiedziami ministra pracy, nie ma konkretnych założeń projektu zmian określania wysokości emerytur. Według opozycji to tylko gra na czas, bo dziś potrzebna jest poprawa funkcjonowania całego systemu emerytalnego w Polsce, a nie tylko niedawno uchwalona ustawa o otwartych funduszach emerytalnych, przedstawiana przez rządzących jako reforma, dzięki której rząd przejął oszczędności emerytów warte 150 miliardów złotych. Trzeba wyrównywać niesprawiedliwość społeczną, ale dopóki to nie będzie na papierze, to ja już słyszałem różne rzeczy o emeryturach, nawet takie, że Donald Tusk w kampanii powiedział, że będziemy mieć emerytury jak w Norwegii, bo mamy gaz łupkowy, więc będzie na papierze, to uwierzę. To jest zwykła propaganda i traktowanie polskich emerytów jak zbój Madej na Madejowym łożu. No tu rozciągniemy, a tu wyrwiemy. Minister pracy mówi, że chce dbać o najbiedniejszych, ale z założeń pomysłu, którym się chwali, wcale nie wynika, że najubożsi mają dostać więcej niż dziś. Bo skoro ich emerytury będą rosnąć na takich samych zasadach jak obecnie, a w wypadku pozostałych emerytów mają się obniżyć, to najuboższym świadczeniobiorcom minister łaski nie robi. Po prostu pozostawia im to, co i tak już mają. Bo tak naprawdę chodzi tu przecież o oszczędność dla ZUS i budżetu państwa. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. Stop ideologii gender, mówią posłowie Solidarnej Polski, zapowiadają powołanie zespołu parlamentarnego w obronie polskich rodzin. Zdaniem parlamentarzystów wymagają one ochrony przed uporczywym promowaniem ideologii o kulturowej tożsamości płci w szkołach i uczelniach wyższych. Zespół, choć jeszcze nie powstał, już wzbudza głosy sprzeciwu, podobnie jak ostatni list polskich biskupów, w którym także przestrzegali przed genderową ideologią. Piotr Pawelec. Atak na rodzinę i próba rozbicia tradycyjnego porządku społecznego, czy po prostu rozważania na temat kulturowych uwarunkowań płci. Czym jest gender i jakie niesie za sobą zagrożenia? Zajmie się tym parlamentarny zespół Stop Ideologii Gender. Posłowie Solidarnej Polski są zaniepokojeni tym, że pomysły inspirowane genderowym postrzeganiem płci wkradają się do szkół i przedszkoli. I co mnie napawa do walki z tym złem, to jest to, że ta ideologia bierze się za nasze dzieci, że wchodzi tylnymi drzwiami do naszych przedszkoli. Pomijając skrajnie szkodliwą treść, na to idą środki finansowe. Przecież te kursy, te warsztaty, te szkolenia, które są w szkołach i przedszkolach, to nie są z składek opłacane przez składki jakiejś fundacji. One są opłacane z pieniędzy publicznych. Debata o gender rozgorzała po odczytaniu w kościołach w całej Polsce listu pasterskiego Episkopatu. Biskupi w swoim przesłaniu skupili się na obronie chrześcijańskiej wizji rodziny, której podstawą jest małżeństwo kobiety i mężczyzny. Ta ideologia jest ideologią bardzo agresywną, którą trzeba powstrzymywać, bo my po prostu uważamy, że tradycyjny model rodziny jest modelem optymalnym. Zdaniem propagatorów genderyzmu płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego. Swoją naukę nazywają gender studies. Ma to być przestrzeń do rozważań na temat tak zwanej płci kulturowej. Posłowie Platformy Obywatelskiej twierdzą, że powołanie zespołu parlamentarnego to przejaw histerii. Ich zdaniem przyjęcie genderowej wizji płci pomoże walczyć z dyskryminacją kobiet. Jeśli ktoś chce zabierać głos krytyczny w sprawie studiów gender, powinien się na te studia zapisać i tam zabierać głos w ramach dyskusji na seminariach naukowych. Gender jest nauką społeczną, jest związaną z opisywaniem społecznego i kulturowego wymiaru płci. Nie ma nic wspólnego z żadną ideologią. Zespół parlamentarny ma się zająć monitorowaniem sytuacji w szkołach i placówkach o charakterze kulturalnym, a także organizowaniem konferencji naukowych i proponowaniem rozwiązań prawnych dotyczących ideologii gender. Piotr Pawelec, Telewizja Republika. PSL ujawnił wstępne listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Tegoroczne wybory będą najważniejszym wyzwaniem dla tej partii, mówią politycy stronnictwa, a wśród kandydatów znaleźli się m.in. dwaj ministrowie pracy i rolnictwa, były prezes partii Waldemar Pawlak, no i obecny Janusz Piechociński. Choć ten ostatni poinformował już, że startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, nie będzie.
Nie wszyscy oni znajdą się na tej liście, no bo są układy terytorialne, znaczy chodzi o mapę już okręgów wyborczych, no ale chcemy dać do Parlamentu Europejskiego najlepszych naszych przedstawicieli, bo to tam jest źródło prawa funkcjonującego w całej Unii i w Polsce. Gdzieś nawet w 70% tam zapadają decyzje najważniejsze we wszystkich obszarach. A teraz Donald Tusk w obronie polskich wędlin. W czasie jednej ze swoich gospodarskich wizyt premier obiecał zająć się unijnym rozporządzeniem, które może poważnie zagrozić tradycyjnie wędzonym w naszym kraju wyrobom. To kolejna próba ingerencji unijnych przepisów w polski rynek, no i kolejne spóźnione działanie rządu, bo konsekwencje dyrektywy były znane co najmniej od 2 lat. Pytanie, co chce sprzedać się premier? Ratunek polskim wędlinom, czy może tak zwaną wyborczą kiełbasę? Bartłomiej Graczek. Lepiej. Ryby, wędliny, kiełbasy, schab. Polacy w domowym zaciszu wędzą przeróżne wyroby i cenią sobie ich smak. O, jak pięknie się wędzą. Wędzarnie też są różne. Wędzić można nawet w starej beczce czy metalowej szafie. Niektórzy stawiają przy swoich domach bardziej okazałe wędzarnie. Wszystko po to, aby otrzymać produkt smaczny, ale i zdrowy. Niestety, we wrześniu tego roku mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące zawartości substancji smolistych w żywności. Producenci wędzonych wędlin i innych produktów uważają, że unijne przepisy mogą doprowadzić do tego, że wiele małych, rodzinnych firm wykorzystujących tradycyjne receptury może zniknąć z rynku. Sprawę oczywiście znamy. Ministrowie, no, szczególnie minister gospodarki, minister rolnictwa są na tym punkcie już uczuleni, powiedziałbym. I no, mam nadzieję, że będziemy mieli odpowiedź, która no, przedłuży szansę dla tych firm. Premier zapewnił, że rząd będzie analizował, na ile możliwe są korekty i na ile przepisy europejskie dotyczą tych najmniejszych przedsiębiorstw działających w skali lokalnej. Polacy cenią przecież jakość i smak tych produktów. Jednak według obecnych przepisów w kilogramie wędliny może znajdować się maksymalnie 5 mikrogramów substancji smolistych. Od września dopuszczalna ilość zmniejszy się 2,5 raza. Na punkcie zdrowia szeroko pojętego publicznego w Unii Europejskiej komisja ma nawet czasem obsesję. No ale musimy rozgraniczyć jeszcze to, co się produkuje, że tak powiem, na rynek zewnętrzny, eksportowy, otwarty rynek, a to, co jest produktem lokalnym. I myślę, że tym produktom lokalnym, metodami tradycyjnymi nic nie grozi. Wędzone wyroby w sklepach sprzedają się dobrze, ale znacznie bardziej ufamy produktom własnym lub znajomych. To dlatego, że producenci zamiast wędzić swoje wyroby dymem z drewna, spryskują je specjalnym preparatem. Robi to przemysł spożywczy na całym świecie. Technologia ta dotarła także do Polski. Preparat dymu wędzarniczego ma zastępować znaną od wieków metodę tradycyjnego wędzenia. Nic więc dziwnego, że politycy krytykują to rozporządzenie. Wśród urzędników europejskich pewne rzeczy po prostu najzwyczajniej mylą. Co do tego, skąd bierze się jakość danego produktu, albo też są efektem jakichś lobbingów, które mają zaszkodzić części producentów, która ma lepsze produkty, czyli producentom polskim. To, co lokalne i to, co ważne, to, co jest polską specyfiką, powinno być specjalnie chronione, a nie tępione. A naprawdę w Polsce z rodziny na rodzinę przekazuje się sekretne receptury, jak zrobić boczek lub szynkę. Rząd obiecuje pomoc dla firm zagrożonych upadkiem w wyniku zmiany przepisów. My naprawdę zrobimy wszystko, żeby to nie doprowadziło do jakiejś zapaści czy do kryzysu na tym rynku tak świetnie w Polsce się rozwijającym. To nie pierwsza sytuacja, w której unijne regulacje bardzo mocno ingerują w rynki lokalne i regionalne. Wedle szacunków, jeśli małe firmy nie dostosują się do przepisów, to może upaść nawet 100 przedsiębiorstw. Choć jeszcze dzisiaj wydaje się to nam kuriozalne, to gdy europejscy urzędnicy dalej będą się tak troszczyć o nasze zdrowie, to może zabronią nam grillować. Bartłomiej Graczak, Telewizja Republika. Śnieżyce, silny wiatr i 20-stopniowy mróz. To nie jest prognoza pogody dla Polski, ale atak zimy, z jakim zmagają się Stany Zjednoczone. Na północy USA zginęło już 13 osób, komunikacja lotnicza jest poważnie utrudniona, a na drogach zapanował istny chaos. Stany północnego wschodu i środkowego zachodu USA zmagają się ze śnieżycami od czwartku. W tym czasie w Bostonie na przykład pokrywa śnieżne przekroczyło już 0,5 metra. Władze Nowego Jorku i New Jersey ogłosiły z kolei stan wyjątkowy. Zamknięto setki szkół, oblodzone drogi i zaspy z powodu
spowodowały serię tragicznych wypadków drogowych. Odwołano też tysiące lotów. Na obszarze dotkniętym złą pogodą mieszka około 100 milionów Amerykanów, czyli 1/3 ludności całego kraju. A z prognoz wynika, że do piątku pogoda jeszcze się pogorszy, a temperatury spadną nawet poniżej 30 stopni Celsjusza. Silny atak zimy to skutek mroźnego frontu, który od północy nadchodzi z terytorium Kanady. Tak wygląda zima w Ameryce, a mieszkańcy Polski tymczasem mogą cieszyć się długą jesienią i w takiej też scenerii setki osób zobaczyły iluminację ogrodów wilanowskich z okazji Królewskiego Festiwalu Światła w warszawskim Wilanowie. To już druga edycja, która podkreśla historyczne dziedzictwo tej dzielnicy, a przy okazji cieszy także oczy. Światło jest czymś wyjątkowym i sukces Labiryntu Świata, który funkcjonuje od miesiąca, pokazuje to, że to jest dobry kierunek i należy go rozwijać. Mamy nadzieję, że te trzy dni świetlne w Wilanowie, bo rzeczywiście tutaj światło i dobra muzyka będą rządziły tym naszym miastem, pokażą, jaka jest potrzeba takiego dużego, fajnego festiwalu światła, takiego na jaki powinna mieć stolica europejskiego kraju. Festiwal Światła jest wspólną inicjatywą dzielnicy Wilanów i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jest to impreza pomyślana o tym, żeby w okresie zimowym, w okresie, który jest uważany za martwy dla takich muzeów rezydencjonalnych jak nasze, przyciągnąć naszych gości i po prostu zapewnić im atrakcje. To są najwyższej jakości realizacje świetlne, które są do zdobycia w kraju i za granicą. I na tym kończymy nasze wiadomości. Za chwilę prognoza pogody, a na kolejne wydanie zapraszam jutro o 16 i 19.45. Dobrego wieczoru i do zobaczenia. Na program zaprasza redakcja tygodnika Do Rzeczy i miesięcznika Historia Do Rzeczy. Sponsorem prognozy pogody jest Farmapia, producent witaminy C w kapsułkach Vita C350. Uzupełnij swoją odporność. Sponsorem pogody jest właściciel serwisu www.zaostrzenieastmy.pl. Chorujesz na astmę? Umów się na bezpłatną konsultację. Dobry wieczór, Ilona Januszewska. Zapraszam na prognozę pogody. Drodzy Państwo, jeśli ktoś tego weekendu spodziewał się nadejścia zimy, to chyba trochę się zawiódł, a sanki lepiej niech wymieni na parasol. Przed nami deszczowa noc, ale będzie też dość ciepło. To zasługa dodatnich temperatur. Termometry pokażą od 0 stopni Celsjusza na Podlasiu, 2-3 przeważnie w Polsce Środkowej, do 4 stopni na Śląsku i na Pobrzeżu Koszalińskim. Tej nocy deszczowe chmury ominą jedynie północno-wschodnią część Polski. Na pozostałej części obfite opady deszczu. Siła południowego wiatru będzie umiarkowana, mocniej zawieje jedynie w Sudetach i Karpatach. Jutro w całej Europie dominować będą chmury. Na chwilowe rozpogodzenia mogą liczyć mieszkańcy środkowej i wschodniej części kontynentu. Na pozostałym obszarze obfite opady deszczu, głównie na Półwyspie Iberyjskim i na Wyspach Brytyjskich. Tam suma opadów może być duża i spowodować lokalne powodzie. Ale pocieszeniem dla naszych sąsiadów chyba mogą być wysokie temperatury. W Europie Środkowej termometry pokażą od 4 do 12 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie jutro we Włoszech 14 stopni i w Portugalii tam 15 stopni Celsjusza. A jutro w naszym kraju słońca również jak na lekarstwo. Sporadycznie pojawi się ono na zachodzie i na Podkarpaciu. Jutro w Polsce też bardzo duże zachmurzenie. Deszczowo będzie na północy, na wschodzie i w centrum, a
ale te chmury i deszcze nie oznaczają tego, że będzie zimno. Wręcz przeciwnie, znajdujemy się pod wpływem niżu, który przynosi do naszego kraju ciepłe, wilgotne powietrze i wysokie temperatury. Termometry pokażą jutro od 5 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu do 9 stopni w Małopolsce. Te temperatury to również zasługa wiatru, który jutro zawieje do nas z południa. Święto Trzech Króli zapowiada się nieco lepiej, choć opady mrzawki pojawią się na Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, a termometry pokażą tego dnia do 7 stopni Celsjusza. We wtorek również spore zachmurzenie, a na termometrach od 6 do 9 stopni. W środę możemy liczyć już na większą dawkę słońca w całym kraju, ale mieszkańcy zachodniej i południowej Polski powinni liczyć się z małymi opadami deszczu. Także jak Państwo widzą, można by rzec, że mamy do czynienia z jesienną, a nie zimową pogodą. No cóż, takie to już prawa natury. Dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Na program zaprasza redakcja tygodnika Do Rzeczy i miesięcznika Historia Do Rzeczy. Sponsorem prognozy pogody jest Farmapia, producent witaminy C w kapsułkach Vita C350. Uzupełnij swoją odporność. Sponsorem pogody jest właściciel serwisu www.zaostrzeniaastmy.pl. Chorujesz na astmę? Umów się na bezpłatną konsultację.